Witajcie! Dzisiaj troszeczkę później robię film niż zwykle, bo miałem trochę roboty takiej, no zupełnie innej, także dzisiaj w pole nie zdążyłem wyjechać. W każdym razie to nic się od tego nie dzieje. O! Kamień! To może to jest drugi kamień, jaki znalazłem na polu. W każdym razie... O, żeś ty, mrówki. W każdym razie, o co chodzi, coś wam chciałem powiedzieć, bo piszecie, że najpierw orka, a potem przeorać, znaczy, a potem po orce pojeździć talerzówą. Nie wiem, czy pamiętacie, ja tutaj zrobiłem parę tygodni temu, no ładne, może nawet miesięcy właściwie, nie tygodni, była, proszę ja was, orka tamtego kawałka. Widzieliście, jak to ciężko szło? Wtedy jeszcze Centryn Gentoryx, tak, pozdrawiam serdecznie skądinąd. W każdym razie mówił, żeby dać te przedłużki do pługa, żeby one tam wyszły, to wtedy ta ziemia będzie odkładana i tak dalej, bo ona po prostu przy orce, ona wraca z powrotem. Więc, żeby tego uniknąć, a nie dawałem jeszcze tych przedłużek do tego pługa, właśnie zrobiłem najpierw to. Tylko wyłącznie po to, bo teraz przejadę tym i jak wjadę w to pługiem, no to mi to pług pięknie odwróci, ponieważ to już jest pocięte. Na strzępy. I na tym to polega. I o to tu chodzi. Dlatego nie robię tego, że najpierw przejadę, zaoram, a potem będę się bawił z talerzówą. Nie. Tutaj jest po prostu zupełnie inna sprawa właśnie. Dlatego to tak wygląda, jak wygląda. I dlatego najpierw idzie talerzówka. Z drugiej strony rzeczywiście pisaliście w komentarzach, że przydałoby się parę koni więcej. No i niewątpliwie macie rację, bo tutaj 60 byłoby dużo, dużo łatwiej, gdyby miała po prostu tą turbinę. Z Jarkiem dzisiaj rozmawiałem i Jarek mówi, że przydałaby się turbina, no i rzeczywiście to byłby ciekawy pomysł, zamontować turbo do 60. Wtedy by szła jak burza. Ale jeszcze mimo to chcę, proszę ja was, myślę, że to wystarczy też po prostu dobrze ustawić tą talerzówę, bo już trochę nią przejechałem, trochę zrobiłem. Jakieś tam ptaszysko duże widzę. Trochę nią przejechałem, trochę zrobiłem i tak sobie pomyślałem, że właściwie dobrze byłoby jeszcze trochę popracować nad ustawieniem tej talerzówy i ona zupełnie inaczej się będzie zachowywała i tak bym chciał to zrobić. I myślę, że to byłoby całkiem wtedy... O, to ten już się mnie usłyszał. O, proszę, jak pięknie krzyczy. I cyk, i siedzi. No, także to myślę po prostu, że to byłoby dobre i ja ten temat talerzowania dokończę, bo piszecie, że co ja się po prostu tej orki i tak dalej, no bo nie mogę tego orać, jeżeli to nic nie daje, no. Także to jest ta sprawa, mrówek tutaj jest 100 miliardów, co krok właściwie to jest w ziemi jest, proszę ja was, te mrówy są. I łażą mi po stopach, cholera. Także, no nie bardzo tutaj się łazi w sandałach, no ale mniejsza z tym. W każdym razie... Ale gady, no. I mnie żre i... I nie odpuści. Zołza. Dobra, nieważne. No muszę te mrówki, to też trzeba będzie pogonić, bo one, słuchajcie, tu się tak rozpanoszyły straszliwie, że tutaj mrowisko jest na mrowisku. Także to ja po prostu sobie idę tam, bo tutaj to nie da rady nawet połazić, jasny gwint, ale tego to nie wiedziałem, że aż tak się roztegowały. No i patrzcie, co tu się dzieje. I cała ścieżka, tam jakieś ten... Tam idzie nory, tu jedna, druga, trzecia, piąta, dobra, idę stąd. No w każdym razie... O, łomatkę boskę. Ale numery. No po prostu tu jest... I tutaj, jacie, jak się kręcę, ile tego jest. Dobra, idę do auta, pojadę sobie z drugiej strony i tyle będzie tego. Bo to nie ma sensu. Oła. O.
Dobra, jedziemy stąd. Ała, ale gryzą gady. No gryzą. O, i trzeba je tutaj upolować od razu, ale film o mrówkach. O. O, film o mrówkach. No widzicie? O wszystkim jest. Dobra, w każdym razie odpalamy, jedziemy. No i tu ściszę radio, żeby nam nie przeszkadzało. W każdym razie tak. Najpierw idzie talerzówa, potem idzie orka i tego tematu po prostu nie przeskoczymy. Ponieważ ogólnie, bo wy też nie wiecie tego, nie wszyscy, w każdym razie, bo nie wszyscy oglądają od początku mój kanał i tam jest dużo też powiedziane na temat ekologii, że ja chcę prowadzić uprawy bezorkowe, stąd po prostu ten pług, z tym pługiem po prostu jest nie po drodze, ale że po prostu muszę zrobić ten początek, ten start, to dlatego po prostu no, ograniczam ten pług, ile tylko mogę. Oczywiście nie da się go całkowicie ograniczyć i będę musiał część rzeczy no, po prostu przeorać, no bo nie wiem, może właściwie część, no całe pole będę musiał przeorać, ale żeby sobie tą robotę ułatwić, po to właśnie jest to talerzowanie. No i kwestia jeszcze właśnie ustawienia. Myślę, że ustawię to dosyć dobrze, w taki sposób, żeby mógł to zrobić. Teraz jest godzina prawie 19 i widzicie, jak wygląda. No dopiero co wróciłem, także dzisiaj nie ma szans, a do tego jest tak parno, że podejrzewam, że jeszcze dzisiaj spadnie deszcz albo jeszcze burza z piorunami, nie wiem co i tak dalej, ale na pewno coś takiego wisi w powietrzu, bo człowiek, słuchajcie, siedzi, nic nie robi i się poci, także to jest typowa pogoda na burzę. Także takie coś. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? No i oczywiście po tym oraniu, tak, aha, i ta uprawa bezorkowa, słuchajcie, to jest ta rzecz, którą na pewno będę chciał prowadzić. Druga sprawa, o, ja se tutaj na chwilę stanę, włączę awaryjne, o, i już, i zgaszę silnik, żeby nie było. Druga sprawa, słuchajcie, to jest jeszcze to, że, o matka, o czym to ja, bo się tak o wszystko mi w głowie teraz natłok myśli, to jest to, że nie będzie orki, że właśnie nie chcę orać. Kolejna sprawa to jest to, że piszecie mi w komentarzach na temat tego, że ekologiczna uprawa to jest ciężko, to trzeba pokrzywę, to trzeba skrzyp, opryski robić z tego i zgadza się, słuchajcie, ale to też nie jest tak, że jak się prowadzi uprawy konwencjonalne, to nic się nie robi. Przecież taki sad jabłoni na przykład, jak ja rozmawiałem z sadownikiem, to on mówi, że w ciągu roku jednego sezonu on musi wykonać 19 oprysków. No ludzie kochani, po prostu, no to ja nie wiem. No nie wiem, no jeżeli tak trzeba, no to co ja będę dyskutował z tym, co trzeba. Ja myślę, że w tym momencie wolę wykonywać opryski z pokrzyw, ze skrzypu polnego czy w rotyczu, zamiast tej twardej takiej chemii po prostu, bo dla mnie to jest bez znaczenia, czy ja będę jeździł, w sensie samej jazdy bez znaczenia, czy ja będę po prostu jeździł 19 razy z wrotyczem, czy 19 razy z twardą chemią. Bo to i to po prostu wyjdzie na to samo, to jest jedna rzecz. Tutaj będzie o tyle tanio, że sobie pokrzywę, powiedzmy, pójdę do lasu, widzieliście ostatnio w paru moich filmach, że pokrzywa rośnie, zerwę, zrobię gnojówkę i jest po prostu jak, jest koncentrat niesamowity, także to sobie, to samo z wrotyczem, tego rośnie tutaj taki opór, że nic tylko po prostu rwać. I tak samo robić te gnojówki. Także tutaj ja nie widzę jakiegoś problemu specjalnego
z tym, że będę musiał jeździć z opryskami i opryskiwaczem i tak dalej. Druga sprawa, to zobaczcie na przykład na takie kanały jak Xawery z gospodarstwa, zobaczcie na kanał Agromazury, zobaczcie na kanał Tadeusza Rolnika z Niebieszczan, zobaczcie na kanał Babalskich. Słuchajcie, jest naprawdę mnóstwo upraw ekologicznych w Polsce i to nie są takie uprawy, że chłopek jakiś tam, powiedzmy, nie wiadomo skąd ma 2 hektary po prostu i on sobie może na to, czy też działkowicz jakiś po prostu i jego stać, bo on co tam sobie przy tych 5 marchewkach zrobi. Nie. To są ludzie, którzy mają naprawdę duże gospodarstwa, bo chociażby widać po maszynach, jakimi jeżdżą i sobie świetnie radzą. Zobaczcie na przykład, jak Xawery z gospodarstwa poradził sobie, zresztą za waszą namową, z Peżem. On po prostu robił dokładnie to, co wyście mówili, Peżu chłop nie ma na polu. Bo go wydrapał całym tym kultywatorem, potem tymi jeszcze grabiami takimi, tymi sprężynami, prawda, i tak dalej, to chwastownikiem zrobił to i jest czysto, elegancko. Także to jest bardzo, bardzo taka sprawa, myślę, że dająca szansę na to, że można prowadzić to gospodarstwo i nawet trzeba prowadzić gospodarstwo ekologiczne. Zobaczcie na swoje rodziny, najbliższych i tak dalej, że ten choruje na to, ten choruje na tamto, tamten ma uczulenie, tamten ma alergię, tamten ma jeszcze co innego. A od czego to jest? No właśnie od jedzenia. Że jemy po prostu śmieciowe jedzenie. Nafaszerowane nie wiadomo czym. I potem nas to wszystko po prostu uczula. Jak ja byłem dzieciakiem, słuchajcie, to u mnie w klasie nie było, w szkole to był chyba jeden alergik. W szkole. Jakieś na przykład nietolerancje, nie wiem, tam mleka, laktozy i tak dalej. Ja nie pamiętam takich rzeczy. A dzisiaj, jak ktoś jest zdrowy i pije normalnie mleko albo nie ma alergii, to jest coś niesamowitego, słuchajcie. To budzi zazdrość wśród innych dzieci czy rodziców i tak dalej. Także to, co się dzieje w tej chwili, powiedzmy, z tym całym jedzeniem, z tym całym rolnictwem, w którym my wszyscy się obracamy, to jest właśnie kwestia tych sztucznych środków ochrony roślin i sztucznych nawozów. I nie ma innej możliwości, bo to jest jedyna rzecz, którą wszyscy spożywamy i na której po prostu, gdzie na te rzeczy mają wpływ bezpośredni na nasz organizm. I nie przeskoczymy tego. Stąd, jeżeli mam po prostu prowadzić gospodarstwo konwencjonalne i lać twardą chemię na przykład, czy sypać jakieś tam twarde nawozy, to dla mnie to jest żadna różnica, czy ja po prostu będę lał pokrzywę, wrotycz, skrzyp polny, czy coś takiego, czy też na przykład rozrzucał obornik. Dla mnie to jest absolutnie bez żadnego znaczenia. Bo i to trzeba zrobić, i to trzeba zrobić. Znaczenie u mnie ma to, że moja żywność wyprodukowana przeze mnie, ja się cały czas tego uczę, słuchajcie, i biorę przykład po prostu z dużo ludzi, staram się ile mogę, biorę wasze komentarze pod uwagę, to wolę produkować żywność taką, która będzie lekarstwem. Hipokrates powiedział, tak? Niech jedzenie będzie waszym lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. I tego się trzeba trzymać. I o to tutaj chodzi. I wtedy, słuchajcie, druga sprawa, pole, które po prostu ja tutaj przygotowuję, zresztą widzicie pogryce, przecież było taki się hejt wylał, że nie, że musisz Roundup, że musisz, bo ci gryka nie urośnie, pesz zadusi, nawłoć, wszystkie chwasty świata po prostu się rzucą, nie będzie gryki. Widzieliście jaka gryka? No kosmos. Gryka zadusiła wszystko, bo trzeba się słuchać ludzi, którzy coś na ten temat wiedzą. Agromazury podpowiedział. Skorzystałem z tej podpowiedzi, jeszcze kilku innych też podpowiedziało, bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam was, że to się da. No i wysiałem i się dało. Bo okazuje się, że tak jak mówili, że korzenie gryki mają w sobie tak zwany Roundup i okazuje się, że rzeczywiście, że te wszystkie chwasty, które, czyli te rośliny niepożądane, zostały porażone, one nie urosły, tam jakieś tam pojedyncze sztuki się przebiły i do widzenia. I teraz po zbiorze gryki pójdzie żyto i żyto dokończy dzieła na całości. A jeszcze wcześniej wysieje tą gorczycę na poplon. No, kupiłem też gorczycę z certyfikatem.
Mam certyfikat ekologiczny na to ziarno z certyfikowanego gospodarstwa, co jest dla mnie bardzo ważne, bo to, co ja będę robił tutaj, mimo że na razie nie planuję starać się o certyfikat ekologiczny ze względu taki, że po prostu tam są kilka takich bzdur, które w ogóle absolutnie nie zgadzam się z tym, bo wymagania są takie, że ja mam po prostu wiedzieć na 5 lat do przodu, co ja będę robił. Ja nie wiem, co ja będę robił jutro, oni chcą, żebym ja 5 lat powiedział im. No to jest absolutnie nie, więc na to się nie zgadzam, co nie znaczy, że ja nie będę prowadził gospodarstwa zgodnie z zasadami ekologicznymi. I tak będzie, czyli jak kupię nasiona na to, na tamto, na siamto, na co innego, to one też muszą mieć u mnie certyfikat. Także to jest dla mnie z moich przekonań, nie z pieniędzy, które ja po prostu dostałbym z tytułu dopłat, tylko z przekonań. I tego się będę trzymał, tego będę pilnował. Także jutro, słuchajcie, z samego rana, ja mam nadzieję, że nie będzie padało, chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi pod względem właśnie tej temperatury dzisiaj, tej parności na zewnątrz po prostu mówią, że wiatru nie ma, w ogóle nic, tu powietrze stoi, to będzie burza z piorunami, a przynajmniej porządna ulewa, no to wtedy może być gorzej, ale tutaj co byliśmy przed chwilą na tym polu, to sobie na pewno z tym poradzę, więc jest bardzo, bardzo możliwe, że wyjadę z samego rana w pole i będę dalej ciął to wszystko, to zielsko, co to porosło po tych ulewach strasznie, bo po prostu widzę, że zapanować nad tym to nie jest takie proste. Ale w momencie, kiedy ja zachowam już te, kiedy doprowadzę tą glebę do tego, co trzeba, do tego, co chcę, i to potem wystarczy ją tylko już pilnować. Czyli coś się tam pojawi, teraz talerzowanie, potem orka, potem być może znowu talerzowanie, albo ciężka brona, żeby to rozbić i siewnik już potem pójdzie. Taki jest plan. To jest jedna rzecz. I wtedy już tylko, powiedzmy, jeżeli nie będzie obsiewane, no to wtedy już tylko drzeć to broną, po prostu jeżeli coś się tam pojawi, przejazd i po robocie. Także nie dać szansy po prostu, żeby tam chwaściory jakieś tam chciały urosnąć. Także jutro z samego rana, nie wiem, po prostu tak, żeby po prostu już było widno, żeby mógł przyjechać, nie wiem, 5 rano. Myślę, że już będzie można w pole wyjść. O ile właśnie nie będzie tej ulewy i to się da wjechać. Bo tutaj z tej strony pola, co Wam teraz pokazałem, to się da wjechać. Tutaj może padać ile się chce, tu jest górka, więc podejrzewam, że na luzie po prostu tutaj wjadę i zrobię tą całą robotę. Tyle z dzisiejszego gadania. Bardzo się cieszę, że wróciliście. Bardzo dużo osób wróciło na kanał. Cieszę się. Witam też wszystkich nowych subskrybentów. Będzie się działo, także widzicie, filmy są codziennie i tak się będę starał zachować. Nie wiem, czy tą tradycję, czy ten porządek, po prostu, żeby te filmy były codziennie. Być może teraz będzie jakaś przerwa z tymi filmami. Ale o ile się da, tyle będę tych filmów tam nagrywał. Tak, żeby to pokazać Wam, co robię cały czas. Tyle na dzisiaj. Nie gniewajcie się, że dzisiaj nie było roboty, ale mówię, no nie samym polem człowiek żyje. Są też inne dookoła obowiązki, które wykonać muszę. Także w ten sposób to wygląda. No i tyle. Także jutro wsiadam w ciągnik, jadę i robimy robotę dalej. Myślę, że już zobaczymy, jak ta robota pójdzie. Ustawię tą talerzówę tak, żeby było fajnie. I pojedziemy dalej. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.